Dziś postaramy się zasymulować atmosferę, a mianowicie dlaczego niebo jest niebieskie, a słońce wydaje się żółte. Słońce emituje światło białe, zawiera ono całe spektrum kolorów. My zainteresowani jesteśmy jedynie światłem widzialnym. Aby do nas dotrzeć, światło to musi przedostać się przez ziemską atmosferę, która rozprasza je w różnych stopniach zależnie od długości fali, czyli koloru. Światło czerwone jest rozpraszane mniej i większość tego światła podróżuje w linii prostej. Światło niebieskie jest rozpraszane znacznie bardziej i z reguły zostanie rozproszone wiele razy przed dotarciem do powierzchni Ziemi. Efekt ten znany jest jako rozpraszanie Rayleigha. Dlatego też Słońce wydaje się żółte. Niebieskie komponenty światła białego zostają rozproszone, zostawiając światło czerwone i żółte. Gdybyśmy spojrzeli na Słońce z Księżyca, gdzie atmosfery nie ma, zauważylibyśmy, iż jest ono białe. Z tego samego powodu niebo wydaje się niebieskie. Jest to niebieski komponent światła słonecznego rozproszony wielokrotnie przez ziemską atmosferę i docierający do naszego oka z każdego regionu nieba. Do naszej symulacji użyjemy latarki oraz szklanego naczynia z wodą ustawionego tak, jak pokazane jest na rysunku. Będziemy powoli dodawać produktu czyszczącego marki Dettol. Zawiera on cząsteczki rozpraszające światło podobnie do atmosfery, lecz w bardziej odpowiedniej skali. Pokażę dwa nagrania. Jedno patrząc prostopadle do kierunku, w którym ustawione jest źródło światła i jedno, gdzie patrzymy się wprost na źródło światła. Po dodaniu małej ilości detolu zauważymy, iż woda staje się niebieska. Im więcej dodamy, tym więcej niebieskiego światła jest rozpraszane w naszym kierunku. Jeśli będziemy dalej dawać detol, zauważymy, iż woda w górnych warstwach wydaje się pomarańczowa. Dzieje się tak, ponieważ większość światła niebieskiego została już rozproszona w niższych warstwach. Dodając większej ilości, sprawimy, iż większa proporcja wody będzie wydawać się pomarańczowa. Mamy zachód słońca. Jeśli damy zbyt dużo środka czyszczącego, całe spektrum zostanie rozproszone, zostawiając nam szary płyn. Zachmurzone niebo.
Następujące ilustracje podsumowują proces widziany z boku w większym kontraście. Patrząc wprost na światło, możemy zauważyć, iż początkowo jest ono białe. Zwróćmy uwagę na to, jak zmienia się jego kolor. Z czasem staje się ono wręcz czerwone. Specjalne podziękowania dla Chris Goodwin, bez którego pomocy nie powstałby ten filmik. Jeśli Ci się ten filmik spodobał, zostaw lajk i zasubskrybuj. Zachęcam także do obejrzenia innych moich materiałów.